Witam wszystkich. Dzisiaj temat motoryzacyjny. Przedstawiam kolejnego klasyka. Dzisiaj Komarek, sztywniak tak zwany. Trzeci z kolei model produkcyjny, jeżeli chodzi o produkcję Komarka. Jest to model 231B. Poprzednie modele, pierwszy to był Komar 230, później był 231, ten jest 231B. Rok produkcji 1963. Powiem, jakie są różnice pomiędzy Komarkiem 230, 231 i 231B. Jest to Komarek tak zwany sztywniak. Sztywniak dotyczyło to określenia Komarka, który był z tyłu, koło było na stałe zawieszone z ramą. Tak jak widać, jest rama, tak jak w rowerze można to troszeczkę porównać, i koło jest bezpośrednio przykręcone na sztywno z ramą. Nie ma żadnej amortyzacji pomiędzy kołem a ramą. Jedyną amortyzacją, która tutaj amortyzowała kierowcę, to było siodełko, a dokładnie ta sprężyna, która znajduje się tutaj pod siodełkiem. No umówmy się, nawet jeżeli kierowca był leciutki, to i tak ta sprężyna nie była w stanie dobrze zamortyzować jazdy, tym bardziej przenieśmy się w lata 60., gdzie te drogi były jakieś utwardzone, tylko i wyłącznie wiejskie drogi, niekoniecznie ten asfalt był równy, były nierówności, także na pewno ta amortyzacja nie była, to nie był wygodny sprzęt w jeździe, tak? Z przodu zawieszenie było amortyzowane i różnice pomiędzy Komarkiem 230 a 231 były takie, że przednie zawieszenie w Komarku 230 było takie, można troszeczkę porównać jak w rowerze. Z przodu wprawdzie był wahacz, bo to jest wahacz, zaraz o tym wahaczu opowiem, ale od wahacza później były takie widełki identyczne jak w rowerze, z rury wygiętej takie w pół łuk, taka podkowa, i tu sztyca centralna była wprowadzona w główkę ramy tego zawieszenia Komarka 230, nie 231. I na dole był wahacz, zarówno w pierwszym modelu, jak i w tym, powiedzmy, drugim, czy nawet trzecim. Ten wahacz jest wahaczem pchanym, tak jak widać. Tu jest centralnie zawieszony ten wahacz do przodu. Koło jest tutaj amortyzowane na sprężynie, jak jedzie, to góra, dół, tutaj chodzi. I jest wahacz do przodu wysunięty, czyli jest to wahacz pchany. Jakby był wahacz tu zamocowany i do tyłu pociągnięty, i tu by była jego amortyzacja, byłby to wahacz wleczony. Taki wahacz też zastosowano później, w późniejszym etapie, znaczy nawet nie w późniejszym, tylko równolegle produkowali w motocyklu SHL, też był wahacz pchany. Tutaj, jak widzimy, już jest zawieszenie troszeczkę inne, już nie jest, przedni widelec nie jest tak jak w rowerze, taki półłuk, tak jak powiedziałem, z rury i centralna rura, tylko jest to już zawieszenie, tutaj mamy tak zwaną półkę, tak? To tak się potocznie nazywa, i centralna śruba przechodzi przez półkę w tym miejscu, jest to odsadzony jest widelec, i tak jak widać, mocowanie już jest troszeczkę poza osią tego skrętu kierownicą. Kierownica też jest inna, zastosowana w modelu tym, co tutaj jest, pokazuje, czyli 231, 230, w pierwszym modelu była inna kierownica, to wymuszało, to zawieszenie wymusiło jakby zmianę tejże kierownicy. Jeszcze różnicą pomiędzy pierwszym Komarkiem a tymi kolejnymi modelami 231 to jest zupełnie inny silnik. Znaczy silniki obydwa były oczywiście dwusuwowe, bo tamte czasy i te sprzęty miały w większości silniki dwusuwowe, ale był silnik zastosowany, on był nieco przerobiony silnik od Rysia. Był troszeczkę dłuższy ten karter. Tak jakbyśmy popatrzeli, to takie trochę dłuższe było to jajko. Inny, tak naprawdę był inny konstrukcyjnie ten silnik. Tutaj już jest silnik S38 zastosowany, S38 dokładnie B w tym konkretnie modelu. Różnicą też pomiędzy 230, pierwszym Komarkiem, a tym kolejnym była lampka. Tamta pierwsza lampka to była, można powiedzieć, taka lampka rowerowa, podłużna, tylko że troszeczkę większych rozmiarów. A ten kolejny model to miał już taką lampkę króciutką, płaską. Model 231, drugi w hierarchii, nie miał tego przełącznika, który tutaj widzimy. Ten przełącznik służył do zapalenia, gaszenia i zapalenia światła w sprzęcie. Jeżeli chodzi o silnik na przykład, to tak jak widać tutaj na filmie, jest to silnik, który ma pedała. Te pedała służyły do, to jest tak samo jak w rowerze, z tym, że one nie służyły do jazdy takiej typowej jak w rowerze. Nie miały z tym praktycznie nic wspólnego. Chociaż mogliśmy teoretycznie pokręcić nimi i Komarek jechał do przodu, ale to można było zrobić to na kilkunastu metrach i to nie w formie jazdy, tylko nie wiem, był do tego zdolny, ale jakby do tego nie służył. Te pedała służyły
do odpalenia sprzętu, czyli po przekręceniu tego, tych pedałów tłok się ruszał góra-dół i jakby iskra, tam, która się wytworzyła, powodowała to, że motorower odpalał. To jest taki zamiennik późniejszy tak zwanego kopniaka. Do tyłu, jak kopiemy jakieś późniejsze motocykle dźwignią, to tutaj służyły do tego pedała. Pedała również, tak jak w rowerze, służyły do tego, żeby zahamować tym sprzętem. Hamulec tylny był uruchamiany identycznie jak w rowerze, czyli kierowca do tyłu naciskał pedał, tutaj tak jak widać tą dźwignię, ona się przesuwała w tym przypadku do przodu, ciągnęła to cięgno, które uruchamiało z tyłu, tutaj ja pokażę z tyłu tą dźwignię. W środku tutaj mamy hamulec bębnowy, on był uruchamiany takim mimośrodem, który się po przekręceniu on się rozprężał, powodowało to rozciągnięcie dwóch szczęk hamulcowych, które ocierały o bęben, który jest tam w środku. Hamulce niezbyt skuteczne dzisiaj. Te hamulce zostały wyparte przez hamulce tarczowe we współczesnych motocyklach, samochodach. Także jeszcze gdzieś są oczywiście stosowane w tylnych osiach, w samochodach, ale odchodzą powolutku do lamusa. Przednie zawieszenie, tak jak powiedziałem, w obydwu przypadkach starego Komarka pierwszego modelu 230, 231 i B było na tym wahaczu. Także to zawieszenie było, nie wiem czy ja opisywałem już wahacz, że jest to wahacz pchany i wleczony, tak opisywałem, mówiłem o tym. Jeżeli chodzi o różnicę już teraz pomiędzy Komarkiem 231 a 231B, to między innymi była zmieniona instalacja elektryczna i tak jak wspomniałem, w Komarku 230 ta lampka była bez tego przełącznika, w tym już jest ten wyłącznik, tam nie było. I jeszcze był inny silnik, znaczy on był bardzo podobny, z tym, że ta osłona tutaj, która się znajduje w pierwszym modelu, w tym S38, była to osłona stłoczonego aluminium, taka blaszka wytłoczona na tą formę. Dzisiaj praktycznie nie do dostania, jeżeli chodzi o sprzęt używany, dlatego że te blaszki w zasadzie w tych silnikach wykończyły się. Myślę, że więcej jest silników, aniżeli tych osłon właśnie oryginalnych, ja mówię fabrycznych, bo raz, że jak ktoś miał poluzowane pedała, to ta część tej korby od pedała o blachę tą szorowała, przeważnie tu się dziura robiła, albo one się gdzieś zgięły. No była, tak jak powiedziałem, z cienkiego aluminium, także szybko ulegała jakiejś tam destrukcji i tych blach jest mało. Później tą blachę, w związku z tym, że ona jakby troszeczkę no, nie spełniała swojej funkcji, albo była właśnie słaba, mało żywotnia, to zastosowali to odlewem aluminiowym. Tak jak widać, to już jest odlew, dużo bardziej masywna konstrukcja, no można powiedzieć niezniszczalna, bo to w zasadzie, żeby to zniszczyć, to trzeba się by było bardzo, bardzo mocno postarać. Pierwsze typy tych Komarków w tym silniku zastosowali też połączenie pomiędzy gaźnikiem a cylindrem, tak jak tutaj widać, takie okrągłe łącze, to jest G20 fachowo się nazywa. Jest to okrągły taki kruciec, który wychodzi z cylindra, nasadzany jest na to gaźnik, tak jak widać. Było to przyczepiane centralnym cybantem, tak jak widać, i niestety na dłuższą metę ten cybant nie spełniał egzaminu. On po prostu nie było dobrego połączenia. Podczas jazdy to szybko się wyrabiało. Powstawał luz pomiędzy gaźnikiem a cylindrem. Tutaj przy luzie to zasysał silnik lewe powietrze, kiepsko to chodziło, to było nie do opanowania. Szybko to zostało zmienione na inne połączenie, dlatego tutaj wstawili takie jakby jajko na cylindrze i dwoma śrubkami takimi poprzecznymi było to z dwóch stron skręcone, dużo lepsze połączenie, dużo bardziej skuteczne i bezawaryjne, tak to nazwijmy. W tym konkretnie modelu, w konfrontacji z modelem pierwszym, w pierwszym modelu jeszcze taka spuścizna po rysiu bym powiedział, tutaj była osłona silnika, czyli tutaj na tej przestrzeni, o tak jak tutaj ja pokazuję, było to zasłonięte. Były dwie blachy takie po dwóch stronach, były zasłonięte. W tym konkretnie modelu tej osłony oryginalnie, fabrycznie nie ma. Jest odsłonięty gaźnik, odsłonięty silnik, widać wszystko jak na dłoni. W późniejszych modelach Komarka już też, nawet w sztywniakach, ta osłona jest. Także tutaj też już jest to zabudowane. Tutaj mamy tabliczkę znamionową, tam mamy napisany model Komarka dokładnie na samej górze, tak jak widać, pierwsza pozycja. Później jest numer ramy, jaki typ silnika, tak jak mówiłem, tutaj widać S38B. Na samym dole mamy rok produkcji 1963. Tutaj mamy miejsce na pompkę w tym miejscu. Ona była na wyposażeniu głównym tego Komarka, jak kupowaliśmy.
w tejże no, saszetce, też jest to oryginalna saszetka od nowości, były narzędzia, jakieś tam podstawowe narzędzia do odkręcenia świecy, żeby można było w trasie wyczyścić tą świecę, ewentualnie jak została zarzucona nagarem, żeby sprawnie ten komarek odpalił, bo potrafiło to być po prostu tak zabrudzone, że ta iskra nie była wyczuwalna. Znaczy w ogóle nie było po prostu iskry, tak? No to to jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o siodełko, to w tym komarku też to siodełko jest oryginalne, fabryczne. Ono jest z gumy. Bardzo szybko ulegało destrukcji to siodełko. Przy tym jak kierowca był cięższy, to błyskawicznie tutaj ono w tym miejscu pękało, robiła się dziura. Tu też lubiło na dystansie pęknąć. Wszystko zależy oczywiście od eksploatacji, ale głównie też zależało to od kilogramów, jakie ma kierowca. I tych siodełek też do dzisiaj przetrwało bardzo, bardzo niewiele sztuk. Także jak ktoś ma oryginalne siodełko, to można powiedzieć, że to jest rarytas w jakimś sensie oczywiście. Zmiana biegów odbywała się w ręku, w manetce. Tutaj ręcznie się zmieniało biegi. Naciskaliśmy sprzęgło. Tutaj w tym okienku pojawiały się biegi 0. Po przekręceniu na dół jest jedynka, do góry jest dwójka, tak jak tutaj widać, dwubiegowa skrzynia biegów. Także tak chodziły biegi. Cóż jeszcze można powiedzieć? Różnice powiedziałem. W zasadzie to wszystko. Kolor oczywiście jest nieoryginalny. To zostało przemalowane nie przez właściciela, tylko przez spadkobiercę właściciela. Ja to odkupiłem jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Przejąłem tak jak widać, nic tutaj nie robiłem. I pomalowany jest zupełnie niepotrzebnie. Całe szczęście, że cała reszta komarka to jest w 100% oryginał. Każda śrubka jest oryginalna. Nic tu nie było zmieniane, także to, zasadniczo to można powiedzieć, że to jest oryginalny komarek. Z tym, że nieoryginalny jest jego kolor. Ale i tak uważam, że stopień oryginalności jest bardzo duży. Tak, 63 rok, tak jak powiedziałem. No myślę, że troszeczkę przybliżyłem jakiś obraz sprzętu z tamtych lat, jeżeli chodzi o motorowery, które motoryzowały, można powiedzieć, Polskę. Takim sprzętem dojeżdżało się do pracy, po zakupy, czy na przysłowiowe pole. Takimi maszynami ludzie się wówczas poruszali. Wszystkiego dobrego życzę, do następnego razu. Pa, pa. Dziękuję za uwagę.